Dobrze, Asiu. Wyszukaj proszę ciało subtelne Ilonki naszej. Jest. Jak ją widzisz? Dobrze, wygląda ciało subtelne, ale z tyłu widzę powłokę w kolorze od szyi do kostek jasnym fioletowym. To jest nakład. To jest ten pan, co tam śpi w sypialni u Tak, Ilonki? dokładnie, dokładnie ten sam pan, tak. Dobrze, a możesz go szczytać po kodzie? Powiedzieć, z kim mamy do czynienia? Demon. O imieniu? Rai nie ma na imię ten pan. Dosyć młody osobnik na lata ziemskie, jakoś 28 może lat. Ma 27-28 lat. Co powoduje ten nakład na ciele subtelnym, ta powłoka, o której ty mówisz, fioletowa, w ciele To jest fizycznym? jego kontrola, którą on spowodował, będąc też już przy ciele subtelnym i fizycznym. Czyli to było w tym wcieleniu, już miała Tak. Ilonka ciało fizyczne. Ile miała Miał lat, kiedy się pojawił? około 5 lat. Tutaj zupełnie nastąpiła taka wielka drobna pomyłka, bo tutaj tak naprawdę to nie powinien być ten pan. I on tutaj jest takim prawem spadkowym, prawem przypadkowym, którego nawet nie ma, ale określę to tak, żeby ktoś inny rozumiał. I on zrobił taki nakład, dlatego że on tu w ogóle nie powinien się pojawić. Nie jego rolą tutaj było pojawienie się tutaj w życiu Ilony, ani jej rodziny. To może wytłumacz, dlaczego tak się dzieje, żeby Ilonka to Już zrozumiała. tłumaczę. Po pierwsze, tutaj mamy ciało subtelne, które przechodzi w inkarnacji do inkarnacji. Też. Z nakładem, wbudowanym nakładem wiary, czyli tutaj takim prawem pierwotną możliwość podpięcia i największą możliwość podpięcia się miałaby istota świetlista. Po drugie, mamy tutaj mamę męża, o ile tutaj eter czyta mi poprawnie, która jest bardzo wierząca. I rodzina Ilonki też była bardzo wierząca, na przykład też jej mama. Jej Która mamę ta, zmarła. tak, jej mamę ta wiara bardzo zmieniła. Jej mamę ta wiara bardzo tak przypięła do siebie, że w ogóle jej nastawienie, jej charakter bardzo się zmienił. I prawem takim pierwotnym powinien to być anioł. Czemu jest to istota zdemonizowana? Jest, dlatego że twórca w ogóle tego całego pomysłu, współmierny taki i znający się z tatą tego bytu, o którym tutaj jest mowa na sesji, byli tak zwanymi przyjaciółmi. I on powiedział, że wasza rodzina pierwotnie wywodzi się od hybryd. Wy jesteście tacy mieszani. Możecie być, macie cząstkę taką świetlistą, dużą w sobie, ale niestety, no, może rodzice tak, ale syn niekoniecznie. On bardziej przyjął cząstkę zdemonizowaną, czyli tutaj ta część zawładnęła jego życiem i nie miał kto do tej pracy pójść według tej rodziny. I ojciec wysłał tego syna, który typowo przejawia cechy istoty demonicznej, że ma to zrobić, bo on dla jego taty te cechy to jest bzdura. Cechy wrodzone to są cechy wrodzone, tego można się pozbyć, a ty natomiast masz pracować tak jak anioł. No i ten anioł w tym momencie tam u Ilonki sobie elegancko na łóżku śpi, który w ogóle nie jest aniołem. Czyli poszedł tak jak naprawdę chłopak do pracy na chama. I tam został. Dobrze, to może Asiu, zacznijmy tutaj według punktów, żeby było wiadomo, że wszystko tutaj jest po kolei, że tak powiem, Dobrze. zrealizowane. Jeżeli chodzi o Ilonkę, to bardzo dużo było przypadków w jej rodzinie takich szybkich zgonów. Tak. Mama zmarła w wieku 55 lat po 3 latach ciężkich chorób. Jaka jest przyczyna ezoteryczna tutaj u mamy?
Tutaj myślę, że nad tą też rodziną już wcześniej, tak jak wpływy wywarł tutaj przyjaciel ojca tego bytu, z którym mamy do czynienia, już wcześniej tam wystąpił, że to jego energetyka. Bo ja widzę tylko jego. W tym momencie już on jest nie do czytania. Na pewno też był hybrydą, ale czyta go eter, bo tego bytu już nie ma. Myślę, że on tutaj działał od początku. Można to też nazwać pewnym rodzajem klątwy. Dlaczego? Dlatego, że on tak jakby roztoczył swój wpływ też pierwotny na całą już rodzinę. Ale od mamy i idzie dalej w kierunku Ilony. Tak. Od mamy najwcześniej, jeszcze w chwili wolnej spojrzałabym, czy nie wcześniej, czy już nie nad kimś innym i na pewno też nad kobietą, nad matką mamy na przykład, myślę, że też. A to musisz być pewna, Asiu, bo to teraz będzie zależało od tego, od kiedy jest ta klątwa, żeby to cofnąć. Już patrzę, Dorotko, daj mi sekundkę. Babcia, także przy prababci się zaczęło. To jest Prababcia. pierwotny korzeń, tak. A zobacz, Asiu, co tam się podziało od tej prababci i kto tutaj pierwszy zaczął. Tutaj na pewno też bardzo dużą rolę odegrała wiara i było to Wiara. samo, co i tutaj. Podpiął się byt Świetlisty. świetlisty, podpiął się. Miał się podpiąć, miał być wysłany do pracy, ale tak jakby ta współpraca nie za bardzo się układała. On tak jakby zdezerterował, nazwałabym to, że odszedł. I w tym momencie przyjaciel tego taty, tutaj bytu, który mamy na sesji, tak jakby przejął tą też kontrolę, przekazał też komuś innemu, przekazał pracę hybrydzie. Ale nazwałabym to już klątwą. Ale ja bym chciała poznać okoliczności, w których ta prababcia, na którą tą prababcię ta klątwa została rzucona. Pierwsze okoliczności, jakie ja widzę, jakie mi się pojawiają tutaj, to była na pewno modlitwa, na pewno też prośba, tylko babcia zgłosiła się tutaj imiennie do Archanioła i nastąpił trochę zgrzyt, bo pod tym imieniem przyszło dwóch bytów, czyli jeden świetlisty, a drugi przyszedł o takim samym imieniu, czarny. A kogo wołała? Gabriela. Była Gabriela. A przyszedł kto? Przyszło dwóch Gabrielów, czyli jeden świetlisty, a jeden czarny. Demoniczny. A, i Tak. stukli się. No, stłukli się tutaj, że się prawie wyeliminowali, bo nie całkiem, ale nawzajem zaczęli się tak tłuc, że musiał zainterweniować kto inny. I przyszedł tutaj ten pan, którego tylko eter czyta. No dobrze, i teraz zaobserwuj, Asiu, jak ta klątwa, w jaki sposób oni tą klątwę rzucili. Chodzi mi o proces, kiedy to ją dotknęło. Czy to jest wynik, bo przecież klątwa nie jest wynikiem, ich bójki. No nie, wynikiem walki nie. Tutaj po pierwsze jeden i drugi zaczął rzucać tak jakby swoje czary, nazwałabym to tak, eterycznie, czyli świetliste tak jakby podpięcie dalej do wiary, że na całą linię rodową już on kładzie to, że to będzie. Ale o co im chodziło, bo że ona się modli, czy o co mieli pretensje, bo nie rozumiem. Chodziło im o to, żeby tak jakby przynajmniej świetlisty miał takie zamiary, żeby w tej rodzinie poświęcone zostało przynajmniej dwoje dzieci dla wiary. Tak jak Bóg wymagał od niektórych ludzi poświęcenia ich dziecka. Zdemonizowany zupełnie się temu to postawił, ale chodziło mu o to, żeby kogoś dostać na stałe na tyle, żeby zabierać też mu energetykę i się ścieli. Ta energetyka zrobiła zgrzyt i wyszedł nakład, który tak naprawdę jest taki niewspółmierny do tego, jaki miał być. Dlaczego? A Dlatego, poczekaj, że poczekaj, poczekaj, Asiu. Czyli ten zgrzyt spowodował klątwę, czy ja to dobrze rozumiem? w zasadzie nie. Klątwę Bo powiedziałaś spowodował przed chwilą, że tak. spowodowało nakład. Spowodował nakład kolejny, natomiast klątwa spowodowało to już samo to, co oni potrafili rzucać na początku, jak jeszcze się
Nie pobili, nazwałabym to tak. Aha, przed pobiciem. Przed No, pobiciem. ale to dobrze, to ta prababcia się nie wywiązała z tego, że ona miała tam te dwie, poświęcić dwoje dzieci dla wiary. Nie wywiązała się z tego. I kiedy się nie wywiązała, to wtedy oni rzucili tą klątwę, czy jeszcze rzucili ją wcześniej? To znaczy, rzucili ją już na przeszłość i patrzyli tylko, czy będzie skutek tego, co ona tak jakby była im winna, tak bym to nazwała, tego nie nastąpiło. Okej, dobrze. A czy po rzuceniu tej klątwy już u niej wystąpił jakiś problem, że ona, nie wiem, miała jakieś problemy zdrowotne albo jakieś Zdrowotne już tak. wypadki takie, gdzie się ocierała o śmierć albo szybciej zmarła? To znaczy, był przypadek taki, kiedy prawie samochód na nią najechał, to bym też podpięła. I zdrowotne rzeczy bardzo. Nogi siadły, miała problemy z jelitami, z nerką. Ja to mówię, że to potem. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej ona nie miała takich dolegliwości. Jak I to jest odchodziła? porodzie, Asiu, przepraszam, to jest jakby porodzie matki, mówimy Tak, teraz o tej strony. od tej Czyli jest strony. prababcia, później była babcia, a babcia Babcia? później, jak to przeszło na babcię, zobacz. Prawem spadkowym. To już było nałożone, że to idzie dalej, 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 na Dobrze, ale kobietę. jak to się zamanifestowało, o to mi chodzi, bo u mamy już wiemy. Na pewno też zamanifestowało się bardzo dużą wiarą i też babcia starała się, tak jakby bardzo przyjmowała prawo karmiczne. Bardzo się też modliła, prosiła, żeby coś ustąpiło. Zawsze wszystko, co działo się fizycznie, kierowała też tam do góry i tam do góry, czyli tak jakby do nieba. I też starała się tak jakby odstąpić od tego albo uwolnić się od tego za pomocą istot świetlistych. Tylko Różne bardziej istoty mi chodziło wzywała. o coś innego, Asiu. Chodzi mi o skutki tej klątwy, czyli tak jak obciążony klątwą szybkiego umierania, wczesnego, chorób. To mi chodzi właśnie o to, czy u niej, u tej babci też coś takiego było. U niej się też zaczęły rozwijać pewnego rodzaju choroby. Zaczęły się też manifestować w życiu fizycznym. Na pewno zaczęło się bardzo tak niefajnie, bo zatakowania głowy, czyli ona już nie pamiętała pewne rzeczy, nie była w stanie przypomnieć sobie. Najpierw tak jakby umysł odmówił jej tutaj współpracy, a dopiero potem ciało. Okej. I też krótko żyła? Nie za długo też. Też odeszła w takim podobnym wieku. Może więcej odrobinę miała lat, a teraz nie zupełnie to czyta, ale widzę, że jeszcze dobrze życie miała swoje, czyli za szybko. No i później była mama Ilonki, która Tak. zmarła w wieku 55 lat. Po 3 latach ciężkich chorób. A zobacz, jak doszło do tej choroby. Cofnijmy się na linii czasowej. To już jest rozwinięta w czasie klątwa, która już dotyka trzecią kobietę z kolei, czyli liczymy tutaj do trzech, to jest prawo trzech. I ta kobieta tak jakby tutaj najbardziej dostała z nawiązką to, co powinno się wcześniej zadziać. Tutaj też całe życie tak naprawdę żyła w takim niedostatku. Żyła w takiej biedzie. Chorowała też, modliła się bardzo. Prosiła też bardzo różne istoty o pomoc. Prosiła też. Ona się nawet tak jakby zmieniła, ale nie tak, że z racji tej choroby. Ona się zmieniła w ogóle z charakteru. Z Dobrze, a takiej. poczekaj, poczekaj, okej. Bo już to mówiłaś. A dlaczego ona chciała, żeby Ilonka zabrała do siebie swoją nieletnią siostrę? Myślę, że pierwsze co, jak mi zadałaś to pytanie, to przewija mi się coś takiego jak to, żeby ją też chronić, to jakby ją też odciąć od tego. Pierwsze co, pokazuje mi się taka, taki ochronny wskaźnik,
że weź może ona tak jakby coś zrobić, tak jakby wyrwać tą dziewczynkę stamtąd. To mi się pokazuje. To jest No moje i pierwsze. mówiła, że Ilonka jej nie weźmie nigdy do siebie, że pójdzie do domu dziecka. Tak. No i tak niestety się stało. Czy ona Tak. już gdzieś przeczuwała, że tak będzie, czy ktoś jej tak ją nakierował, tą mamę? Myślę tutaj, że było to nakierowanie. A Asiu, cofnij się jeszcze, bo tutaj i sprawdź dokładnie, czy na pewno to jest rodowo od strony mamy, czy też nie jest to i ze strony taty to nie poszło, bo babcia żyje, a zmarła szybciej, zgadza się, babcia od strony taty 36 lat miała. Myślę, że to zostało połączone. Ten cały nakład, ta klątwa została połączona z linii rodowej matki, z linią też rodową mężczyzn, czyli tutaj na wysokości dziadka, chociaż on jeszcze tutaj mógł tego nie odebrać. Czyli tak jakby zmanifestowało się tutaj mama, tata. Na tej linii, bo widzę tutaj wskaźnik, że jest to jednak jedno. Czyli tam też to działa. Na pewno mniej na mężczyzn jak na kobiety, ale jednak tak. A dlaczego ta siostra młodsza, która ma 15 lat w tej chwili, no, zaczyna sprawiać dość sporo problemów, próby samobójcze. Zobacz ezoterycznie, co tam się dzieje u tej siostry. No widzę Wiktoria bardzo, ma na imię. Wiktoria, widzę tutaj bardzo duże zakłócenia energetyczne na pewno, jakie ma to dziecko, ma też podpięcia. No, ale też i klątwa też idzie i na nią, prawda? To po pierwsze, oprócz tej klątwy jeszcze są podpięcia. U tej dziewczynki widzę dwa byty Jakie? z poziomu 4 O kurde. istot świetlistych. Plus tutaj wpływ, który robi Rajnie, tutaj on Tak, jest on też. też. On ten wpływ, no taki, no jakby mógł, to by poszedł, ale no nikt go nie puszcza, jeszcze dziewczynka ma takie. No dobrze, to w takim układzie poczekaj. To czy ciało subtelne Ilony chciałoby poprosić Wiktorię do swojej przestrzeni? Tak. To żeby tu od razu też mogła popracować ze sobą. Mogę sobie znaleźć drobka, sekundeczka, przyniosę chusteczkę sobie tylko, już Dobrze, wracam. dobrze. Dziękuję. Jestem. Dobrze. I wołamy wszystkie osoby z rodu. Jeszcze Ilonka woła mamę, ciało subtelne mamy, bo ono już nie ma ciała fizycznego. Kogo tu jeszcze mamy? Rodowo jest brat. Aha. Tata. Dobrze. Tą prababcię też, od której się to zaczęło, ciało subtelne. Tak. A poczekaj, a ta prababcia, czy ona ma jakąś świadomość? Bo tak widzę, że tak Nie nie za za bardzo, wielką. No nie nie za za bardzo. wielką, ale na pewno znajdzie się jakaś cząsteczka świadomość. Troszeczkę jest nieświadoma, ale myślę, że cząstka Będziemy w będzie, stanie. która będzie Dobra, odbierała dobra. tak. Dobra, to woła. Ten Eryk brat jest. I ten, a ten taki mężczyzna młody, to kto jest? To jest rodzina, kto jest środka? W ciemnych włosach takich do szyi. Nie, to czekaj, to się. Nie, to nie jest on. A to kto to? A, to ktoś nam wlazł. Ktoś tu wlazł. Każ mu wyjść. O nie, panie, tutaj. Czekaj, zobaczysz, on niepowiązany, bo jak on tutaj wlazł, to nie wiadomo. Ktoś o tej Wiktorii?
Od O ty Wiktorii. kto? O ty kto? Ale to nie jest ten jeden z tych dwóch, No co są właśnie nie, ja też podpięci. tego nie O ty czytam, kto? żeby to był on. Kolega? Nie, do widzenia. Nie ma kolegów. Raport. To Następny. znaczy bardziej chyba znajome eteryczne, wiesz? I on chyba przeszedł. Może i chciał dobrze, ale niestety, chłopie, tu nie ma miejsca, tu tak nie wolno. Więc mamy tak, na ten moment mamy prababcię, No? babcię, mamę, siostrę Wiktorię, tą młodszą, tata, No? Tak. brat Eryk, poczekaj i jeszcze popatrzmy. No to od razu możemy tutaj zawołać jeszcze córki. Klaudia 12 lat, Xavier 9 lat i jeszcze męża Pawła od razu. To już tak Dzieciaki mówimy. i męża, tak. No też niech przyjdą, to pan wyszedł, bo to on to nie był związany w Nie, ogóle. nie, nie, o tak chyba On tylko tak. pomylił To się. znaczy, no może mieć znajomych, oczywiście ona jest też ezoterycznie otwarta, także tutaj ma pewnie kolegów, pewnie ktoś patrzył po prostu, czyli się krzywda nie dzieje. Tak, Nie tak. widzę tutaj nic złego, żeby on tutaj coś robił. Dobrze, i przechodzi mąż i przychodzą dzieci. Mamy A wszystkich. tak, wszystkich. I teraz Wiktoria też jest osobą, która Tak. ma telepatię. Ona bardzo dużo wie i bardzo dużo widzi. Bardzo dużo też dziwne rzeczy odbiera, nawet na przykładzie snów, ta dziewczynka. Xavier zresztą też, u niego się też to tak też rozwinie. A to mówisz o synu, bo tu O mówimy teraz o synu. siostrze, mówiliśmy. O, tak, a ja mówię o Xavierze, o tym dziewięciolatku, tutaj o synu, o wilonkinie. Dobra. Teraz tak, tutaj mamy tatę, który miał 3 udary. Tak. Czy tutaj widzisz również jakąś analogię odnośnie klątwy? Myślę, że był to atak ezoteryczny. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że jak patrzę na pierwszy, drugi, trzeci udar, może specjalistą medycyny nie jestem, ale patrzę na energetykę i ta energetyka bardzo wtedy spadała. Spadała. A zobacz, co, dlaczego spadała. Bo dla mnie była zabierana, ale spadała energetyka nawet do 6-7% w ciele subtelnym, także ja uważam to jako atak. I A tak kto było trzy. Agat atakował, Asiu? To było 3 razy. Tutaj widzę, że na pewno ktoś z rodziny Rainie. Na pewno nie sam on. On nie ma takich zapędów do uśmiercenia ludzi. To jest byt, który może uważam, że nieświadomie nawet zaburzyć energetykę, ale nikogo na pewno nie zabije. Tam ta rodzina po prostu musiała też wyjść na swoje przed tak jakby swoim panem, czyli tylko nie wiem już przed którym, bo to jest dla mnie trochę nielogiczne, bo przecież osoba, która zleciła całe to podpięcie się do ludzi, to już nawet nie istnieje. Czyli ktoś jeszcze musi zostać, nie wiem, jakiś wujek, na pewno jest to mężczyzna, ktoś z rodziny, przed którym oni się boją. Rozumiem. No i teraz kolejna rzecz. Tutaj brat Eryk, wiecznie wypadki, Tak. komornicy i takie w ogóle pod górkę ma w życiu. No, wszystkiego, czego się ten człowiek nie podejmie, to tutaj u niego jest pod górkę. On tak jakby proste rzeczy nie załatwi, którą by załatwił normalny człowiek, bo u niego zawsze wyskakują jakieś niespodzianki. Myślę, że jest to też wynik tutaj tego podpięcia, bo to podpięcie jest ogólnie szerokie i takiego już poszło na mężczyzn, a zauważmy, że poszło niedawno. Czyli moc sprawcza tej klątwy nad mężczyznami jest dla mnie silniejsza w tym momencie jak klątwa nad kobietami, bo ta klątwa nad kobietami jest starsza. Czyli ona już nie ma takiej mocy, ona wiesz, ma moc, ale już nie taką, żeby komuś tak dokuczyć, a tu na mężczyzn widzę, że bardzo wpływa. A zobacz, Asiu, czy jeszcze na przykład z poprzednich żyć czegoś nie przeniósł, co mogłoby też również wpływać na to, że ma tak pod górkę, oprócz tej klątwy. Tak, o Eryku Już mówimy. patrzę, co tam było.
Na pewno szykanowanie za brak szacunku do wiary było w poprzednich wcieleniach. Przepraszam, i to nie w jednym. Rodzina tak jakby mu złorzeczyła, że on się odwraca, że jest niewierzący, że jest diabłem. Dosłownie takie słowa padały, diabeł. Że nie umiesz. Złorzeczenie takie szerokie poszło na niego poprzez też podpięcie od rodziny istot świetlistych, że on, jemu nic nie wychodziło. Jemu ani praca. Dostał robotę, na przykład za 2 tygodnie go zwolnili, za tydzień go zwolnili, jeszcze powiedział, że wypłaty dla niego nie ma. Czyli on tak jakby tutaj od początku miał podobnie. Rodziny też nie mogły utrzymać, żona od niego odeszła, bo był zbyt jakby dla niej. To też nieprawda, co tu się zadziało, bo było też oskarżenie, że źle traktował żonę, że ją bił, że krzyczał na nią. Nie widzę tego, wręcz widzę odwrotną sytuację, że to żona się darła. A to w poprzednim życiu, tak? Tak, Jakimś. Tak. No dobra, czyli tutaj będzie musiał też sobie ściągnąć później Ale on w inkarnacyjnie. ogóle wpadł do Rodka w jakąś kulkę, bo jak widzę, tak jak on wychodził z życia, on inkarnacyjnie po prostu wpadł w jakąś kulę, w fioletowej kulce, do połowy był, w takiej jakby bańce i w tej bańce się przetaczał przez około pół roku. Ale to było między którym wcieleniem? Między poprzednim a tym Aryka. Czyli tak jak wychodził z poprzedniego życia, wpadł w taką kulę. Kula nie była jego, kula należała do bytu, potem miał z tym bytem wielką kłótnię, byt się domagał zwrotu, w końcu byt wyciągnął go z tej kuli, bo była jego, wywalił go na zewnątrz i zabrał tą kulę. Dobra, i to teraz mamy tutaj kolejną rzecz, jeżeli chodzi o Ilonkę. Ona twierdzi, że ma mocno rozwiniętą czakrę korony, a małą czakrę korzenia, tą sakralną. Obie są na takim samym poziomie, tylko zależy to też od przeblokowania ciała subtelnego. To nie jest tak, że jedna jest bardziej rozwinięta, a druga jest mniej rozwinięta. Tutaj jak zdejmie się też nakłady eteryczne z ciała subtelnego, to powinno też wyrównać się. Widzi bardzo dobrze, na pewno bardzo dobrze czuje i ma bardzo dużą empatię. To na pierwszy rzut oka widać w niej. Jeżeli chodzi o problemy fizyczne, ma kłopoty z oddychaniem, ucisk klatce piersiowej i splocie słonecznym. Widzisz ezoteryczną przyczynę? Widzę tutaj nakład, który był spowodowany istotą świetlistą, która też nie dała rady go dokończyć. Czyli na wysokości klatki piersiowej, ale ze strony pleców jest tak jakby próbnie robiony krzyż. Z tego krzyża został jak to nazwać, kijek. Wpisany Chce, kijek. ona zechce to wyciągnąć? Tak. W pozycji pionowej pozycja pozioma nie została dopracowana. To może powodować u niej te problemy też z oddychaniem. Ja tak to widzę. Chce to wyjąć i wyciąga. Dobrze. No, tutaj ktoś się postarał nie byle jak, bo ta gałązka, jaką wyciągnęła, to jest młode drzewo orzechowe, czyli tutaj już mamy do czynienia z czymś głębszym na przyszłość. Co też mogłoby powodować pewnego rodzaju klątwę. A powiedz mi, kto włożył kto to zapisał tam w tych plecach? To jest znajoma tego taty, bytu, który mamy tutaj, który w domu siedzi u Janki. Tak. Ale to nie ten, który wszedł? Nie. Jego ludzie też robią różne nakłady, bo on też ma pracowników wynajętych dla siebie. Przepraszam, Dorotko, na sekundkę, bo zechciało mi się kaszleć. I oni też, mimo tego, że nie mają tego już pracodawcy swojego, próbują tutaj działać. Także od takich innych
I stąd też możemy spodziewać się różnych rzeczy. Brak energii, częste choroby, odczuwanie zimna, Tak. ból pleców, brzucha, głowy. Brzuch jest wtedy wydęty, tak jak byłaby w ciąży. Zobacz, czy jest jakaś cesaryczna przyczyna. Tak. Ojej, przepraszam. Na pewno ezoteryczną przyczyną jest to, że śpi w jednym łóżku tutaj z bytem z poziomu 6. A czyli tu to rajnie, jego energetyka tak Jego energetyka, bo on odbierana. specjalnie sam, że tak powiem, niczego nie robi. Ale nie wiem, czy nie ma piór, bo tak kaszle, że masakra. Więc ten brak energii, te bóle, jakie ją też dotykają, to jest związane właśnie z tym. Inaczej jest też przebywać w zakłóconej energetyce, którą już w domu ma, a inaczej jest też spać przy osobniku, który jest zupełnie innego wymiaru, tak? No, Czyli ale tutaj czemu on tam przychodzi do tej sypialni? Co to znaczy? on tam mieszka. No, ale czemu akurat tam mieszka? Nie może wybrać sobie innego pokoju, tylko akurat w sypialni No u jest to Ilonki? byt, który przyzwyczajony jest do łóżka, więc szuka tam, gdzie jest ktoś inny. Po drugie, przyzwyczajony zawsze był spać z mamą, czyli z człowiekiem, z matką, z bytem, czyli z kimś. Ojejku. On przychodzi po prostu tam, gdzie jest człowiek, gdzie ktoś jest. Nie jest przyzwyczajony do bycia samemu. Jest tam, więc bliskość jego, mimo tego, że on tutaj nic takiego nie robi, żeby on ją dotykał, żeby on, wiesz, miał jakieś niecne zamiary, absolutnie nie, ale sama jego obecność w miejscu, gdzie się śpi, powoduje pewne skutki. A zobacz, co powoduje, albo co wywołuje brak pewności siebie i wytrwałości, takiej dążeniu do celu u Ilonki. Widzisz to jakoś albo programowo, albo Programowo na jako inny pewno zapis. też i z poprzedniego życia, bo w poprzednim wcieleniu najpierw też pokazuje mi się taka sytuacja, kiedy Ilonka, czyli tamtejsza Ewa poszukuje pracy i tym, co znajdzie, dzieli się ze swoją teściową, czyli mówi jej o wszystkim, że znalazłam to, to i to. I zawsze jest negowana. To nie, bo to głupie, to nie, bo to nieopłacalne, to nie, bo to, bo ona zna tego, jakby tam pracodawcę, że cię zrobi w balona, nie będziesz miała tej pracy. Czyli zawsze to. Po drugie, w tym życiu na pewno tu też tą sprawczość zakłóca jej energetykę Rainie. I po drugie, najbardziej działa ta klątwa. Ta klątwa też ma wpisane w taki w sobie hamulec, że ona. Tak jakby hamuje też przed rozwojem, czyli wszystko to, co miałoby za zadanie rozwijać człowieka, zostanie tak jakby wstrzymane. Że dobra, jakaś propozycja pracy, zawsze się coś przydarzy, albo ona nie zdąży, albo kogoś innego przejmą, żeby tak jakby ją też powstrzymać. Czyli ona ma być zablokowana też finansowo. Jak będzie zablokowana finansowo, będzie bardziej prosiła. Dobrze, czy ona jest gotowa programowo powyciągać, bo Tak. potem klątwę to za chwilę będziemy rozkminiać, I na jest razie programowo. gotowa wyciągnąć te programy, wiesz, które wyciąga je? Tutaj, które zostały wpisane? I wyrzuca. Dobrze. Kolejna rzecz. Taka nadmierna empatia, wrażliwość, czyli przeżywanie wszystkiego, nadmierne takie stresowanie się, przejmowanie się wszystkim. Tak. Jaka jest przyczyna tego? Przyczyną też na pewno jest poprzednie wcielenie, gdzie też robiła tutaj Ewa podobnie, czyli Ilonka. I
To musi powyciągać To niech to wyciągnie i anuluje. i wyrzucić, tak. Przeniosła to też tutaj, dlatego to z nią się wlecze. Dlaczego? Dlatego, że tempo jest dobre, ale to też potrzeba balansu, bo bez tego balansu to tak Tak, będzie tak. jej ciężko na Trzeba przyszłość. zrównoważyć. Tak, dokładnie. Uciski w klatce piersiowej, które powtarzają się o wiele częściej, odkąd zaczęła oglądać sesję. No tutaj po pierwsze też mamy do czynienia z takim już lekką fazą ataków paniki, ale przyczyną tego był ten wbudowany drążek w plecach, który ona wyjęła. A co jest przyczyną tych ataków paniki? Zobacz. Bo to już jest skutek. To jest tutaj nie jej lęk, to jest lęk i tutaj rainie może najmniejsze, ale kogoś od górnego większe. Czyli widzę tak jakby tego też wujka, widzę na przyszłość zablokowanie Ale współpracy poczekaj, z poczekaj, istotami. poczekaj. Czyli ona ma lęk w sobie, tak? Powiedziałaś. Tak. Ale lęk jest emocją. To jakie przekonanie wywołał u niej ten lęk? Ja To jest widzę lęk przed tutaj czym? głównie lęk przed jej przyszłością, lęk przed też życiem, lęk przed utratą zdrowia. Najbardziej mi się to pokazuje. Czyli ona ma takie przekonanie, że w przyszłości jakby nie wierzy w swoją przyszłość, że ma moc sprawczą, że ona ją kieruje? Że będzie też wolna, tak. Że jej się życie przydarza po prostu, co los przyniesie, no to tak będzie. Że jej się przydarzy pewnie to, czego by nie chciała, ja bym to tak A tutaj określiła. karma jeszcze jest, Asiu. Karma, Drodko, tak, to swoją drogą jest No to niech karma. ona to wszystko wyciąga. Wszystkie te lęki, Karma przekonania. na pewno wzmaga wszystko to, czego ona by nie chciała. Bo jest tu program włączony, on w tym momencie działa, tak? Wyciąga to i wyrzuca do folderu. Bardzo dobrze. Złoży życzenia teściowej i taką blokadę sobie musi też zrobić tutaj na te No, tutaj życzenia. tak. Jest to osoba, która jest też modlitewna, która jest wierząca. Myślę, że nie ma sensu też jej stawiać i prosić, żeby coś zdjęła, czy jej nawet przekazać, bo ona tego nie Nie zrobi. przyjmie. Nie. To jest taka walka z wiatrakami. Ale możemy zrobić ochronę, będzie się modliła, to będzie się modliła za siebie. Nie będzie to dotykało innych ludzi. Dobrze. O, tutaj mamy, czekaj, jak to się nazywa, Dorotka? Ostatnie namaszczenie? Takie coś, pluchnięcie ręką komuś po czole. Ostatnie namaszczenie, nie? Z tą takim olejkiem. Aha, dziękuję bardzo, sama sobie zrobię. A kto Patrz. taki mądry był? No ta właśnie pani tutaj jakby Aha, ona ci chciała zrobić namaszczenie. namaszczenie, no to ja już umieram, to nie wiedziałam. Okej. Okay. No dobra. Dobrze, taka wątpliwość Ilonki, po co tu jest, po co żyje, Tak. taki brak w ogóle takiej celowości w ogóle. Brak celowości, brak motywacji. To też z tych wszystkich czynników wynika tak naprawdę. I z tej Wyciąga klatki, to wszystko, wyciąga i z tego to. podpięcia nie ma czegoś takiego, bo ona doskonale wie, po co tu jest, bo żeby nie wiedziała, to by na pewno też nie podjęła się jakiejkolwiek pracy, żeby tak jakby sobie dopomóc tutaj. Ona by się już po prostu poddała, tak? Zobacz, Asiu, czy ona ma w swoich ciałach wpisane jakieś wzorce, ideę, misję jakąś, że ma jakąś misję do zrobienia. Na pewno był to program też takiej nadmiernej pomocy ludziom, to widzę. Wyciąga to. Że takiej pomocy ponad swoje siły, ponad siebie, że tak jakby inne osoby byłyby ważniejsze jak ona. Też przejmowanie się innymi osobami, które też inaczej trochę patrzą. I ona też tak jakby starała się uchronić przed tym i też ich rozumieć, ale to.
Jeżeli chodzi o osoby, które mają inne wzorce, to trzeba wybrać ścieżkę, bo tu nie da się na dwa razy i chronić, i rozumieć, bo albo to, albo to. Czyli albo wybiera siebie w tym momencie i swoją obronę, albo wybiera tą drugą osobę. Tak to wygląda. I też ona już to widzi. Dobrze, i tą potrzebę tej misji tutaj życiowej, to też wyciąga tą ideę i przeświadczenie o misji. Dobrze. A wyciąga? A z czego bierze się takie roztargnienie, rozmarzenie u niej? Przede wszystkim to są takie niespełnione myśli. To jest taki czas, kiedy ona chciałaby w ogóle wszystko zmienić, ale tak sobie marzy po prostu i tak jakby w ten świat się przenosi. Świat ważny dla niej. Dlaczego? Bo w tamtym świecie ją nikt nie rani. Tak jakby ona też ma kontrolę nad wszystkim, potrafi nad tym panować, potrafi też gdzieś wejść, gdzieś wyjść i nic się jej złego nie przydarzy. Ma odczucie bycia obserwowaną. No tak, bo mieszka w domu z lokatorem jak najbardziej. Po drugie też patrzą na nią też inne istoty No powiązane tak. z tą, czyli tutaj musi tak się czuć. W wieku 16 lat chciała popełnić samobójstwo, była gotowa na to, Tak. poszła nad rzekę i chciała sobie odebrać życie jak w transie, Tak. ale usłyszała słowa: nie rób tego, pomyśl o mamie, nie zostawiaj jej samej. Kto to był, Tak. Asiu? To był Rajnie, który jej tutaj odradził. A skąd w ogóle ta idea tego samobójstwa? Zobacz, co ją do tego doprowadziło. Czy tutaj ktoś ingerował w to? Na pewno widzę, że inne osoby tutaj powiązane z jego rodziną ingerowały. Tak Czyli jak inne byty. zawsze, tak. I on z nią poszedł tam i jak zobaczył, co ona robi, nie jest to byt, tak jak mówiłam już na początku, który chciałby kogokolwiek uśmiercać. On nie. On się wystraszył, nie wiedział, co ma powiedzieć i to, co on jej powiedział, to był pierwszy argument taki jakby, który mu przyszedł do głowy. Tylko, żeby ją zatrzymać, gdyby trzeba było, to by ją wyciągnął z tego, ale zadziałało tutaj, ona się A to pohamowała. czemu on się nie odpiął? Skoro chce w nią No nie ingerować? może, bo dostanie w łeb rodzinnie, czyli on tutaj siedzi, bo musi. Tak było na No początku. dobrze, ale jeżeli teraz Ilona się sama anuluje to wszystko i Tak, zerwie, to co wtedy? ale to nie on. W tym momencie jego trzeba będzie na pewno odizolować od tej rodziny. Bo on tutaj, on już dawno by poszedł, to w ogóle nie jest jego praca, to nie jest w ogóle jego misja. On kompletnie tutaj się nie sprawdza i to nie jest byt, który krzywdzi, to jest byt, który po prostu kazano mu wykonać pracę, nie wiem, za dziewięciu, gdzie on po prostu temu nie podoła. To jest taki przypadek. Dziwny, dziwny przypadek, ale jest. A dlaczego tak źle wyglądają relacje między Ilonką a jej rodziną? Czy tutaj jest to No, też kwestia tych nakładów i tej jest klątwy? to kwestia tych nakładów i tej klątwy. Bardziej tutaj klątwa i nakład eteryczny, jeżeli chodzi tutaj o rodzinę tego bytu. Oni tutaj ingerują. Więcej on niż on, mimo tego, że on jest na miejscu. Okej. Kolejna kwestia. Ilona miała dość dużo wypadków takich, gdzie ocierała się o śmierć. Tak. Urodziła się bardzo dużo po terminie, podduszona, ledwo przeżyła. Dlaczego tak się stało? Tu już widzę, że energetyka była. No płótna 6% to i tak ja ją podziwiam, że ona dała radę. Przeżyć. A 6%. zobacz, czy ona wtedy jako płód ciało subtelne nie myślało o tym, żeby się jeszcze wycofać? Wiesz co, widzę takie momenty, takie przebłyski, że tak.
Tylko prób wycofania się nie widzę. Dobrze, Myśli a to jeszcze tylko. jedna rzecz sprawdźmy, Asiu, bo tego nie robiłyśmy jeszcze. Cofnijmy No. się na linii czasowej do momentu, kiedy ona wyszła z tamtej inkarnacji i zobacz, co się działo między tamtą inkarnacją a O. wyborem tej. Bo tutaj O, mnie to właśnie coś bardzo. ona tutaj właśnie do kogoś strasznie płacze. Widzę tylko mężczyznę odwróconego tyłem, o długich blond kręconych włosach, ubranego na czarno i ona mówi tylko: ratuj mnie. Ratuj mnie, ratuj. Ale I do on kogo to mówi, mówi? właśnie sprawdzam, i ja, on mówi do niej, że ja nie mogę cię złapać. Już jest za późno. Kto to był? Na pewno też demoniczny, bo czytam go po rasie. Ale jego też nie ma już? Nie. A to. Widzisz, i tu mamy sęk całej sprawy, tak naprawdę. No właśnie. Jego, ten tutaj opiekun, wujek, który tam jeszcze jest. Tak jakby ten byt unicestwił, rozproszył. On był z nią dwa pokolenia przez tą religię, gdzie próbował ją przeciągnąć nie do siebie. On kompletnie nie miał takiego zamiaru. On próbował tak jakby ją wyzwolić. Ale Jak poczekaj, on nie był podpięty pod nią. podpięty? Nie. On jak zobaczył, że ona wybrała też ciało kobiety i zobaczył księgę, która nie była kompatybilna z tym, co ona by miała tu w życiu mieć, chciał ją tak jakby wyciągnąć, on ją próbował, nie był na tyle doświadczony, wyciągał z tego ciała, dostał Czyli kulkę. rozumiem, bo tamto życie też ta Tak, księga jakby nie tak. była tym, co ona sobie miała wybrać samodzielnie. Tak. A Mi zobacz, dobra, i teraz zobacz w takim układzie, bo on tutaj, ona płakała i go prosiła, Tak, ratuj mnie, jeszcze zanim wybrała tę on ją inkarnację wyciągał, Ilony. tak. On ją wyciągał właśnie przed tą inkarnacją Ilony. No dobrze, i teraz zobacz, w jaki sposób doszło do wyboru tej inkarnacji. Ona tak jakby już sobie wybrała, ale jak sobie wybrała, on jej zaczął mówić: zwróć uwagę, źle zrobiłaś. Cofnij to. To nie tak, to nie tu. Idź gdzie indziej. Nie patrz, mówi, na planistę. Nie patrz nigdy na to. Idź do wolnej księgi, zapisz sama i tak sobie wybierz. I No i oni go cofnęli. co ona zrobiła? Zobacz, jak podjęła decyzję o inkarnacji. Już ona tak jakby, on jej kazał też to cofnąć, ale ona tak jakby już wybrała. Czyli nie zrobiła To tego. nie zrobiła, bo już się wystraszyła, ona po prostu wpadła w pierwsze lepsze ciało. Angie on miał na imię. Angie. Dobrze, a zobacz, jakie warunki inkarnacji w takim razie wybrała. Skoro tego nie cofnęła, to w co wyszła? Wybrała sobie z powrotem to, od czego on próbował ją odwieść, od wiary, od biedy, od też nieciekawego dzieciństwa. I on też wiedział, mam przeświadczenie to, że on wiedział o tej klątwie. Czyli w tej księdze ta klątwa już musiała być zapisana, że wchodząc w tą rodzinę. Tak, że wchodząc w tą rodzinę już masz pewne spadki, których niekoniecznie chcesz. Dobrze, czy ciało subtelne Ilony to widzi? Ona go pamięta, ona mówi, że ona chce go bardzo odwrócić, zobaczyć go. Ale kogo pamięta? Tego Angie'ego. No, ale ja teraz pytam nie o byt, tylko czy ona sobie zdaje sprawę z tej decyzji, którą podjęła. Tak. Ona mówi, że się wystraszyła, że ona nie wiedziała, gdzie ma uciec, bo tak wytarza. Wiedziała, że oni na nią patrzą. Na ziemi wiedziała, że będzie coś też nie tak, i tak jakby wpadła w to ciało, po prostu wpadła w nie. Dobrze, teraz kolejna rzecz. Bardzo często była chora, chorowała jako dziecko, Tak. brała zaszczyki, do dziś boi się igieł. No, zero odporności tutaj było. A gdzie ma ten lęk przed igłami, tą traumę? Niech ona to To w wyciągnie. głowie, to jest I w z ciała głowie. fizycznego i emocjonalnego, i mentalnego. Tak jakby też ciało subtelne, widzę to też z poprzedniego życia trochę.
Ewy, gdzie też różne leki próbowano podawać i te igły dla niej potem te zastrzyki kończyły się gorzej niż jak to było, i ona też boi się tego, bo nie wie tak naprawdę, co jej strzyknął, i to się przeniosło. To wszystko usuwa. Tak. Kolejna rzecz, Asiu, w wieku 3 lat, jadąc z tatą na bagażniku rowera, co się zepchnęło z tego rowera i noga jej wpadła w Tak. szprychy i straciła kawałek łydki. Zobacz, co było przyczyną tego wypadku. Tu widzę jeden wysłannik od tego tutaj wujka, tego Rainier, którego mamy. A O co on nie. chciał osiągnąć, żeby dziecko spychać z rowera? Typowa złośliwość chyba, bo nie widzę przyczyny. Dobrze, czy ciało subtelnej rąki chce anulować tę sytuację? Tak. Takich wypadków było dużo i Dużo. Tak ona. samo jak w wieku 7-10 lat była wysłana po chleb do Tak. sklepu i po prostu przechodząc przez ulicę się poślizgła, upadła i wtedy Fiat przejechał jej po nogach. I Dosłownie kierowca uciekł. po nogach, tak, i odjechał. To samo, Dorotka. Ja te wypadki tutaj bym podsumowała jednym A co słowem, jej że to oni. odpadło te nogi wtedy, bo ona nie miała prawa tych nóg mieć. I nie tutaj. To on tutaj. On do tej pory ma bliznę na plecach, on się położył. On ją, że tak powiem, obronił przed tym, bo nie miałaby nóg. To nie byłoby możliwe. A na kolonii druga, trzecia klasa, też taka zabawa na wstrzymywanie oddechu Tak. i straciła świadomość, widziała tunel albo studnię Światło jakieś jeszcze. i że spada w dół i ci ludzie do niej mówili, że to nie twój czas, to nie to miejsce, wracaj. No, Kto to zobaczyła po był? prostu. To były byty, które stały tam już po drugiej stronie, które przeszło, i też nie tylko byty, bo też ciała subtelne ludzi, którzy pokierowali ją też z powrotem. Rainie też tutaj biegł i ratował ją w każdej sytuacji, w jakiej mógł. Obrywał Ale za to bardzo. okej, tylko dlaczego ona zdecydowała się na taką zabawę? I jak to się stało, że no wstrzymanie oddechu Myślę, spowodowało taki skutek, bo. to była kiedyś taka moda, nie wiem, czy Torotka słyszałaś, kilkanaście lat temu, jak jeden drugiego łapie za szyję i przy ścianie tak jakby zjeżdża się, wiesz, i traci się, wiesz, przytomność na chwilę. Myślę, że to był impuls, ale podpięciem spowodowany też. Rozumiem. Dobrze. Ona anuluje również tę Tak. sytuację. Ten byt, on jest bardzo poturbowany, nazwałabym to poturbowany sytuacjami, gdzie pomagał, bo dobrze dostał i cały czas tak jakby o tym się nie mówi, bo praca tu nie jest dla bytu, jest dla człowieka, ale tak jak oni tutaj jemu pokazują, że są silniejsi, więksi, potrafią go uderzyć, pobić, trzasnąć, on. Ktoś by powiedział, że on nie wychodzi. Wiesz, on nie wychodzi, bo po pierwsze taka jest jego rola, ale po drugie on nie wychodzi, bo myślę, że potrzebowałby pomocy, żeby wyjść. On nie ma siły Ale wyjść skąd? wyjść w ogóle z tego wymiaru. Aha, rozumiem. On tam leży, Ziemskiego, dlatego jest tutaj cały czas u jej żonki. on tam leży na tym łóżku, jak nie może na łóżku, to leży na podłodze, leży gdziekolwiek, bo nie ma na tyle siły, żeby wrócić, gdzie powinien też być. On tutaj wie, że go, jeżeli wyjdzie, on czekał bardzo na tą pracę. Może to jest ciekawe, byt, który czekał na pracę. Tak samo bardzo jak człowiek. Dlaczego? Dlatego, że jak on wierzy, że ktoś po niego przejdzie, to go zaprowadzi w miejsce ogólnie obojętnie jakie, byleby bezpieczne, a jeżeli wróciłby tam, gdzie powinien, oni go tam dotłuką. Ich jest zbyt wielu na jego jednego. Dobrze, Asiu, teraz kolejna rzecz. 7-8 klasa we śnie ma odczucie, że ją coś nawiedza. Tak? Widzi to jako kosmatego diabła z oczami czerwonymi. Czerwona. No. Sparaliżowana,
i ma odczucie, że na niej po prostu siedzi. Widzi taką puchatą czarną kulkę ze światełkami zamiast na przykład oczu też. Jakby paraliż przesenny, ale Co nie to, koniecznie. co to jest za sytuacja? No Zaobserwuj. tutaj jest wysłany byt tutaj od tego samego wujka. To cały czas ten pan głównie tutaj działa. Ale on jest nadal ten byt od Jest, wujka. Jak ma na imię? Jest ten wujek, już czytam. Iveri. Przez V. Iveri. Ale Iveri to jest ten wujek, czy ten byt wysłany przez To jest niego? wujek. To jest wujek. Dobra, czyli on tutaj daje zlecenia. Tak, właśnie główny on. A pytałaś jeszcze o byt, Dorotka, czy czytać imię? Nie, no bo jak jest wujek, to przyjdzie ze wszystkimi. To Meksi. już... Meksi. Meksi. Tak, to jest ten akurat Meksi, to był włochaty. Meksi. Dobra. Iveri. To jest główny sprawca całego zła, tak bym nazwała, które się tu zadziało. No i bardzo dobrze. I ona również anuluje tę całą sytuację z tymi snami i Tak. z tymi Tak. paraliżami przesennymi. No, tu ją dobrze tu chciał Bo tutaj tego przywrócić. było więcej, tak, ileś tam Jest, więc na to jest. wszystko anuluje. To się powtarzało, to się powtarzało i tak samo jak te ataki na życie fizyczne, Tak. tych ataków było bardzo dużo. Dużo. No potem w 2000 roku kolejny Tak. atak, gdzie jedzie autobusem do szkoły, wysiada przez, idzie przez ulicę i zostaje Tak. znowuż potrącona przez auto, gdzie po prostu uderza w nią Ale całą wiesz siłą. co? Oni nie mieli też w zamiarze jej zabić. Oni mieli też w zamiarze ją tak jakby też sparaliżować, nie wiem, posadzić na Zrobić wózku, kalekę z niej. zrobić z niej kalekę. To bardziej był ich cel jak zabić, bo tutaj nie. A Tu... zobacz, co takiego, okej. Zobacz, co się takiego wydarzyło, że ten samochód jej nie zabił, bo ona dostała dość mocne uderzenie tym samochodem. Ona też poleciała do góry, ciało poleciało do góry. No, ją wybiło, tak, Wybiło ją. ją i po prostu spadła na ulicę. To co No się stało? to tutaj mamy do czynienia, Rainie z nią szedł, on za jej plecami zawsze, czyli on dostał. Lekarze Głównie. byli w szoku z Tak. policją, że Że ona samochód przeszła. jechał 80 na godzinę i że ona nie jest połamana i że żyje. No, tu dostał byt. On się Okej. za nią, jak zobaczył, nie mógł się wycofać z tej pracy, bo nie mógł się z niej wycofać. Po prostu to było dla niego nierealne. On się w tych wypadkach podstawiał. On jest, wydaje się, że on śpi, ale on nie ma sił. Jego, wiesz, naprawdę tak przestawiać go, czy być mu wdzięcznym z jednej strony, że pomógł, bo tak naprawdę to wygląda naprawdę za dziewczynę kilka razy tak jakby przełożył swoje własne istnienie. Tak zrobił. A porażenie prądem, myjąc kuchenkę? No, Znowu jej ktoś pomógł? To nieprzypadkowe było, tak. A No, kto przyszedł i rozłączył to, bo nie było nikogo w domu? No, ten sam Bet tutaj przyszedł i rozłączył. On cały czas jej pomagał. Tak jak tylko mógł. I nic innego, przepraszał ją też w trakcie, mówił, że on nie chciał, on w ogóle, to nie jest jego praca, on nie jest aniołem, on tutaj nie chciał jej krzywdy robić, on w ogóle tego nie planował, ale w tych wszystkich sytuacjach trudnych on przychodził jej na pomoc. Zawsze tylko on. Dobrze, anuluję również tę sytuację, tamtą Tak. poprzednią też. No, ten prąd, to tu, no to Ostro. powinno być przebicie i tu powinno jej nie być, bo to powinno tak zadziałać. A jeszcze jest kolejna sytuacja, Asiu, przy porodzie syna, kiedy straciła bardzo dużo krwi. Krwi. Pielęgniarki kazały iść do łazienki samej, ona nie miała siły i tam upadła, uderzyła się i no mało brakowało i zeszłaby, więc zobacz, co tam się wydarzyło. No widzę tutaj, że też wsparcie miała tutaj bytu, niestety on był nawet i tam. Nie umiał, nie wiedział, co ma zrobić w tej sytuacji. Nie jest to jakiś byt doświadczony, ale naprawdę to,
czego tutaj dokonał, to ja bym powiedziała szczerze, że uratował jej życie nie jeden raz. I ktoś, kto jest, wydawałoby się rasą nieprzychylny, nieprawda. Nie ma co patrzeć po rasie, trzeba patrzeć po uczynkach. On tutaj też zadziałał. On ją tak jakby nie przetrzymać nie dał rady, bo jak on tam wszedł, to już ona tak jakby uderzyła się, ona tak jakby już poleciała, ale też starał się przetrzymać i energetycznie też podnieść. Cały czas to robi. Trzeba tutaj zwrócić uwagę na eteryczne ciało subtelne, gdzie on cały czas energii jej nie oddaje, bo już nauczył się tyle, że wie, że to jest niesłuszne, ale ma też w ochronie eterycznej, że ona sobie sama bierze, że jej nikt nie zabiera. Dobrze, usłyszała też taką rzecz, że powinna szukać swoich arystokrackich korzeni i że jest jakiś spadek zaszyty w kurtce. To skąd ta informacja? Nie wiem skąd to usłyszała, ale to bardziej chyba wujka Rajnie tutaj. Bo oni są tacy arystokraci przecież, że Ale tak to nie bierze są jej wszystko musi. korzenie. Nie widzę tego, żeby to tak było. Jakiś spadek. Raczej to przekaz. Chyba Rozumiem. też, chyba to jej nie tyczy. Wiesz, to jest chyba też ich myślenie bardziej. Również odbiera taki zapach śmierci albo ciężkiej choroby. Tak. Zapach też kwiatów bardzo Z często czego czuję. się to, dlaczego to To odbiera? jest cecha naturalna. Ona tak ma. Niektórzy ludzie czują też po zapachu, niektórzy Ale to odbierają. odbiera czyjąś, tak, energetykę, że Odbiera ktoś jest chory czyjąś. ciężko, albo Tak. że zbliża się czas, kiedy ta osoba będzie Odbiera wypędzona z ciała, czyjąś tak? energetykę. Po drugie, to jest tak pół na pół jej, bo jeszcze taką samą energetykę odbiera tutaj Rajnie, czyli on też czuje. Jak odłączyć, by też jego wpływ i jego odprowadzić tam do miejsca, gdzie powinien przynależeć, to nie wiadomo, czy ten zapach byłby też dla niej już tak No właśnie, intensywny. no właśnie. Ale może być, że będzie to odczuwała. Niektórzy ludzie to widzą, czują, niektórzy mają, wiesz, w głowie, a niektórzy po zapachu też to robią. Ilonka mówi jeszcze, że jej córka Klaudia, która ma obecnie 12 lat, że została przez nią wybrana, że przychodziła do niej w snach, skakała w przepaść i ją obserwowała. A potem, jak ona się z nią odważyła skoczyć, to nagle zaszła w ciążę, a miała być bezpłodna według lekarzy. To znaczy, Jak jest ty to to na pewno widzisz? też spotkanie po inkarnacjach, bo nie w poprzedniej życiu ani, ale jeszcze w innych widzę One tutaj, razem że te inkarnowały. ciała subtelne się znały. Mogło tak być, rzeczywiście tutaj było to spotkanie umówione, bo jest to możliwe. I tu Klaudia ma też te, mówiłaś, te zdolności takie medialne, Ma tak? Że jak też. najbardziej. Tak. A dlaczego ma problemy z koncentracją i nauką? Brak pewności siebie, brak koleżanek. No tutaj musi też rozgraniczyć życie w tym świecie z życiem ezoterycznym, bo ona jest na takim też stopniu, że jedną nogą jest tu, a drugą tam. Czyli w takim stadium nie da się skupić na czymkolwiek. A możesz, Trzeba. Asiu, jej pokazać, jak może Mogę to jej odczytać? pokazać linię i mogę pokazać jej, jak tą nogę ma sobie cofnąć, żeby mogła kontrolować to, co widzi. Dokładnie. Wtedy, kiedy chce. Jeżeli chce, będzie Dokładnie. widziała. Jeżeli nie, to będzie żyła tutaj w tym świecie. To jest trudne, ale pokazujemy. Pokazujemy kreskę Dobrze. ciału subtelnemu. Tak. I jak ma blokować? Perfekcyjnie to zrobiła. Perfekcyjnie. Mega, mega zdolna dziewczynka, naprawdę. Ona po mamie ma coś takiego, jest mega zdolna. Naprawdę. Zrobiła w sekundę rzecz, gdzie niektórzy ludzie robili to bardzo, bardzo długo. Mega. Wielkie brawo. Super. Dobrze, bo tutaj podpięcie pod te byty to tak naprawdę cała rodzina ma, bo to rodowo poszło, więc Tak. pytanie, czy wszyscy są gotowi, aby
zawołać wszystkie istoty, które w nich ingerują rodowo, bo mamy cały ród w przestrzeni Ilonki. Tak, są gotowi, tylko tutaj do imię będzie potrzebny support, bo Tak, żeby on on był nie osobno. przejdzie. On, to znaczy, on nie da rady Nie da przejść. rady sam. No to dobrze, to niech go przyprowadzą, to ktoś wejdzie z nim. Ktoś z nim wejdzie. Na początku mamy tych dwóch tutaj świetlistych. Tego wujka, energetyka Tak. paskudna, Dorotka Trójdziałka, bo Wiem, to wiem, we. wiem. Odbieram właśnie. I od razu niech tych swoich kolesi też zabierze ze sobą, Tylko których. 17 ma. No, tylko 17, taki saporcik mały. Saporcik, tak. I patrz, jak cholera działał. I On ktoś sobie musi rączek tu jeszcze będzie brudził przecież. przeprowadzić tego Raimi, ale jego Tak. trzeba gdzieś posadzić, bo on tak nie. On w ogóle energetyki nie ma, wiesz? A Ktoś co jest przyczyną, że nie ma energetyki, Asiu? oddał do domu. A czemu Oddał. sobie nie pobierze z eteru Nie energetyki? może, on ma blokadę zrobioną, wiesz, Gdzie ma tą jakąś blokadę? w głowie. Wyciąga. W głowie tego wujek chyba chciał dobić, wiesz? No to oddaję wujkowi. Reklamację On na składa. 6% i będą tego musieli chyba raczej przewlec No i albo dobrze. przenieść. Kto najbardziej tutaj jest kompetentny? Kompetentny jest przywódca poziomów 1-4 laboratoryjne. Gdzie go przeprowadzi, najbardziej może mu pomóc, może w ten sposób. I też będzie z nim szedł, czyli on tutaj. Dobrze, to czekamy na niego. Tak, musi go przeprowadzić. Ja idę, Dorotka, tylko naleję sobie chwileczkę wodę, Dobrze, zanim oni dobrze. przyjdą. Co? Tu mamy prośbę od Tak. przywódcy poziomów 1-4, żeby mógł zabrać byt, który zdjął wszystkie nakłady, bo byt umiera. On musi go podratować. Schodzi po prostu. Dobra, dobra, to niech go weźmie w takim razie. Oralnie po prostu już jest na tych szczątkach energetycznych, że schodzi. Oni go nie dali rady nawet podnieść. Będą go reanimować i prosić, żeby go zabrał, bo on tu nakładów żadnych już Dobrze, nie ma. nie ma, nie ma, nie ma. Nie Dobrze, ma. to niech go weźmie. Zabierają go. Jeszcze z supportu. No, widzę taką perfidną minę tego wujka, to mam ochotę dać mu w pysk. Ja sama. Bo po prostu jest chamem i to takim Przez naprawdę wielkie H. przez wielkie cham. Dobrze, w takim układzie myślę, że tutaj prababcia, która jest również w przestrzeni Ilonki, wszyscy mają informacje, wiedzą, co się dzieje. Oj, ta kobietka tutaj, jak zobaczyła, o co chodzi, to takie bluzgi puszcza na tego tutaj właśnie wujka, że się w głowie nie mieści. No i właśnie pytanie, czy ona zechce teraz cofnąć się na linii czasowej i tamto wcielenie tej prababci, chciałabym, żeby podeszła, cofnęła się do momentu, zanim wybierała tą księgę życia Tak. i zmienia warunki inkarnacji, nie dochodzi do, nie wybiera żadnej inkarnacji na podstawie wiary, nie ma żadnego Mówi, że potknięcia, żadnej ona świetlisty. nie chce tego, żeby to cofnąć. Ona z tego Żadnej wychodzi. modlitwy do Archanioła Gabriela nie było, żadnych bytów, Tak. niczego nie było. I automatycznie tak. Mówi, że ona cofa wszystko. Ona nie chce tego w ogóle. W ogóle żadnych modlitw do nikogo. Dobrze, i wszyscy rodowo zmieniają swoje linie czasowe tak samo jak prababcia, czyli cofają się na linii czasowej i zmieniają swoje wybory. Tak. Łącznie z Jelonką, również zmienia linię czasową, czyli. To wcielenie również wybiera samodzielnie, nie godzi się na żadną klątwę w tym wcieleniu Nie. i wybiera sobie, sama robi wpis w księdze, wpisuje dokładnie całe warunki inkarnacji sama. Wpisuje sobie, wybiera sobie zdrowie, wybiera sobie też ścieżkę wolności, nie podpiętą pod nikogo. Tak. I potem dalsze warunki na swoich zasadach. Tu już nie ma
Nie ma ingerencji, nie pojawia się tam Rainie, Tak. ale tam cały czas słychać jest alert, czyli nie dzieje się ciekawie. Ratują go. Okej, okay, ale Zobaczymy, co z skupmy się, tego Asiu, wyniknie. na tym, co mamy do Tutaj zrobienia. jeszcze widzę jedną rzecz. Jak patrzę na córkę Dorotka, pokazuje mi się nad jej głową taki kwiatek. Wiem, jak to brzmi. To no, może głupio to brzmi. Taki parupłatkowy, tak jak stokrotka. Coś takiego I co to koloru jest za symbol? różowego. Myślę, że to też jest związane z nakładem. A, może to być naznaczenie. Ja bym to zdjęła, wiesz, bo Ale to. to ona w ogóle też cofa na Tak. linii czasowej i też Tak wszyscy jakby oni zmieniają. ją. Czy to nie byłoby na przeszłość, że tak jakby też poświęcenie dziecka? Może ja źle myślę, ale mi się to tak kojarzy. Dobrze, to anuluje i na linii czasowej również cofa się do momentu wyboru tego wcielenia. Ona anuluje te warunki inkarnacji i wybiera własną drogę do tego ciała fizycznego Klaudii na własnych warunkach. I wszyscy na trzy spotykamy się w teraźniejszości, którzy tam stoją i wszyscy zmieniają sobie tą linię czasową obecnej inkarnacji i wpisują własne warunki. Jeden, dwa, trzy. Łącznie z mężem. I warunki są zmienione? U wszystkich. I teraz powiedz mi, co się zmieniło. Na pewno nie widzę wpływu na męża, jeżeli chodzi o jego matkę. Czy ona tam swoje, no jeżeli No będzie to chciała, to wiadomo, no będzie to robiła będzie to. robiła. Tutaj córka zdolności tutaj się nie zmieniają, dlatego że Tak. one będą. Jeżeli chodzi o syna, też energetyka jest tutaj dobra. Jeżeli chodzi o Ilonkę, to jest bardzo duża zmiana tutaj. Nie ma tutaj żadnych rzeczy, które ją też zmuszają do wybrania jakiejkolwiek ścieżki. Ona tak jakby sobie sama wybiera. Czyli żadnej klątwy u nikogo nie było. Zobacz teraz od prababci. Klątw Po nie zmianie widzę. tych Warunków, tak. ścieżek. Nie widzę klątwy, nie widzę tutaj wujka, nie widzę tutaj tych 17 jego pomagierów, to tych dwóch bytów jeszcze świetlistych, którzy tam Czyli wystąpili. nikt się nie podczepia. Dobrze, ale mamy ich w przestrzeni. Tak. Więc oni już nie mają żadnych koneksji z tymi bytami, zmieniając tę linię czasową, zmienili wszystko, anulowali. Nie Więc mają, myślę, tak. że można oddelegować tych panów do miejsca, w którym nie będą Przychodzi mogli się podczepiać. Przywódca poziomów 1-7 istot świetlistych po tych dwóch świetlistych i ten support. Tak. I przychodzi przywódca poziomów 1-7 istot zdemonizowanych po tutaj wujka i po tych jego pomagierów tam. Bardzo dobrze. Będą ich zabierać. Na pewno istoty świetliste jeszcze będą miały jakiekolwiek tutaj szanse, A, ale. poczekaj, jeszcze zanim wyjdzie przywódca, zanim ich zabierze, to od razu pytanie do wszystkich, czy chcą anulować sakramenty kościelne? Tak. Więc zbierają, wszyscy wyciągają sakramenty, którzy się decydują na wyciągnięcie i od razu przywódca Pierwsza bierze. prababcia tutaj mówi, że chce, tak też to Super. idzie. I przywódca tutaj będzie poziomów świetlistych będzie zabierał. Natomiast drugi tutaj też w ramach supportu zabiera te inne byty. Super. I będą z nimi odchodzić. Tutaj Dobrze. wujek na pewno nie jest to byt, który podda się jakiejkolwiek tutaj pracy. Resocjalizacji na pewno nie. Myślę, że nie. Ale to już decyzja tutaj odgórna, co tam będzie dalej z nim. Mogą wyjść, bo Tak. jest zabrana. Jeden i drugi tutaj też opuszcza przestrzeń. Nie ma bytów. Dobrze. I teraz tak, po kolei wszyscy jeszcze inkarnacyjnie sprawdzają wszystkie swoje wcielenia, czy coś przenieśli z tych wszystkich wcieleń, które mieli tutaj na Ziemi.
niekorzystnego, ograniczającego do swojego obecnego życia. Niektórzy już wyjęli, niektórzy jeszcze mają na pewno prawo karmiczne. To na pewno Wyciągają na wszystko bank. to, co ich ogranicza, wszystko inkarnacyjnie. To na bank. Ilonka też jeszcze sprawdza, bo też u niej już karma jako takiej nie ma, ale pamięć Wyciągła. u niej została. Dobrze, wyciąga. Z głowy musi wyjąć. I ta empatia nadmierna, to chyba też wszyscy to mieli. Dosłownie. Czy jakieś traumy z poprzednich żyć, Asiu? Ktoś ma? Na pewno Klaudia miała traumę i na pewno też Ksawier po części i Ilonka. Wyciągają te traumy. Tak. Mąż też miał ataki, też wyciąga. Prababcia też patrzy i na swoje poprzednie wcielenia i mówi zawsze, a ten za mną chodził. Czyli ona też musiała wcześniej widzieć ten byt. Musiała go wcześniej widzieć, ale mówi, że ona nigdy nie była taka, żeby on się tam podpiął, żeby dała mu możliwość. Ale mówi, że ona go już nie chce nawet oglądać, bo mówi, że to jest tak paskudny osobnik, że ona by wolała najgorszego diabła jakiego. I też z siebie wyrzucają. Naprawdę bardzo, bardzo Dużo. ładnie się oczyścili. Tak. Czy Eryk, brat, usunął te złożyczenia rodziny i Tak. to anulował to, co tą kulką fioletową ciało subtelne weszło między No. poprzednią inkarnacją a tą inkarnacją Eryka? To, co dostał, tak i ten wypadek też usunął. Dobrze, dobrze. Teraz między inkarnacjami jeszcze niech zobaczą wszyscy. Cały czas tutaj jest pytanie o byt, ten w takich blond włosach, o Andrzejego. No, widocznie tutaj ktoś tęskni za nim i patrzy na niego. No, Angie tutaj wykonał też bardzo dobrą pracę, jeżeli chodzi o istotę. To jest. Patrz, zobacz, co się zadziało. Eterycznie się pokazuje, że jest mu dobrze, ale to jest pierwszy przypadek, kiedy Beth tak się pokazuje w takiej kuli, że on tak jakby jest gdzieś dalej. To już nie ma się co o niego martwić, bo Tak, tutaj jest jej wszystko dobrze. on jest okej. Okay. Tak. Patrzę i prababcia, patrzą i członkowie rodziny. Różne tam byty, takie koneksje z nimi, nawet rozmowy takie niefortunne anulują, ale tu już bardziej nic takiego nie widzę, Dobrze, żeby a było. jeszcze rodowo niech wszyscy sprawdzą. Karma też. Religijność też rodowo. Podporządkowanie się. Sile wyższej, tak bym to nazwała, też to. Dobrze, Głównie to. czy mają jeszcze jakieś idee, jakieś programy, wzorce, przekonania w swoich ciałach zapisane, które mogłyby negatywnie wpływać na ich doświadczenie tutaj? Nie, to co mieli wyjąć, wyjęli. Tutaj Wszystko nie widzę. powyciągali. A Nie wpisali widzę. sobie przeciwstawne, Tak. pozytywne? Dobrze. Mają wpisane, mają przeciwstawne programy budujące powpisywane, każda z nich. Dobrze, czyli tak, ciało subtelne prababci jest wolne. Tak. Jest gotowe do wyjścia z przestrzeni Jest Ilonki? gotowy jeszcze, bo chciało w dupę kopnąć parę świetlistych, ale to są zapędy tej pani, także No, ale tutaj. to już oni poszli, więc już w przestrzeni u Tak. Ilonki nikogo nie ma. A Mówi, jak że chce po kogoś drodze tam wyłapie. kogoś kopać, no to Tak. jak ma taką Mówię, potrzebę, że to niech kopa. przypadkowego nie, ale tego winnego to bez chęci przekopała. No, bardzo Dobrze, to fajna wychodzi. postawa tej pani. Wychodzi, Tak, do ma siebie. swoją przestrzeń, tak? Żegna się, życzy wszystkiego dobrego wzajemnie. Babcia też wychodzi. Tak. Wychodzi. Mamy jeszcze tutaj mamę Tak. Ilonki. Czy mama coś zechciałaby Ilonce powiedzieć? Ma ochotę, czy nie bardzo?
Na początku wyglądało to tak, że nie wiem, czy chciałabym mówić. Teraz mówię, że życzę jej dobrze, życzę jej bardzo dużą siłę. Bo zrobiła. Mama też tak naprawdę jakoś dalej, tak jakby wewnętrznie ze sobą walczy, ale mówi, że życzę jej dobrze. Życzę jej tego, żeby pozałatwiła swoje sprawy. Dobrze, czy jest gotowa opuścić przestrzeń Ilonki? Tak. Dobrze. Mamy tatę. Tak. Czy tata ma też ochotę się wypowiedzieć, czy chce opuścić przestrzeń od razu? Mówi, że utuli, ukocha i ucałuje. Życzę jej, żeby jej życie przebiegło wspaniale, spokojnie. I zawsze będzie na nią patrzył. Zawsze jak się do niego zwróci, to będzie ją też przytulał. Tulił i żeby wiedziała też, że nie jest sama. Nigdy nie jest sama. Że bardzo ją kocha, bardzo ją przeprasza za rzeczy, które może w życiu zrobił źle, bo nie umiał się opanować, nie umiał się powstrzymać, ale mówi, że ją bardzo kocha, jest bardzo silna i zawsze będzie ją kochał. Zawsze będzie na nią patrzył, obserwował, także każdy jej uczynek tak naprawdę u niego też będzie widoczny. Kocha ją Dobrze. bardzo, tuli ją mocno, ale musi wyjść. Tak, jest gotowy, ma swoją przestrzeń, Osiu? Tak, Dorotko. Dobrze, to niech idzie. Wychodzi. Mamy siostrę Wiktorię. Tutaj ona też pooczyszczała się, prawda? Ona się też oczyściła, tak jak każdy, kto stał. Jest gotowa do wyjścia? Tak. Mówi też Ilonce, że bardzo ją kocha. Te relacje były różne, kocha ją i też będzie mogła zawsze na nią liczyć. I ona wie, że na nią też będzie mogła, czyli na A od wzajemność. razu jeszcze, Osiu, zrób przekaz im wszystkim, żeby te osoby, które mają ciała fizyczne, żeby oczyściły sobie mieszkania. Mieszkania. Dobrze. Dobrze, będę o sobie czyścić. Też tutaj Wiktoria jest gotowa wejść. Dobrze, i Wiktoria sobie też czyści, tam miejsce, w którym fizyczne ciało przebywa. Tak. Teraz mamy brata Eryka. Tak. On też dziękuję bardzo Ilonce za tą pracę. Tuli ją, mówi, że on może tak nie zupełnie umie tak uczucia przekazywać, jakby chciał, ale jest jej bardzo, bardzo wdzięczny. On również oczyszcza swoją fizyczne, tam gdzie fizyczne ciało przebywa, to miejsce. Tak. No i tu mamy dzieciaczki i męża Ilonki. Mamo. Czy dzieci są również gotowe do wyjścia, Asiu? Są gotowe, tak. Któreś z dzieci coś chciałoby mamie powiedzieć? Oboje chcieliby powiedzieć, że cię kochają, mamo. Kochamy cię, mamo. Może nie zawsze umiemy, ale mówimy, że kochamy, bo tak to jest, tak mówią dzieci. Dobrze, to wracają do siebie. Kochane, tak. I mąż I jeszcze. mamy Pawła, tak. Czy on coś by chciał Ilonce przekazać? Tak. Może tak mówi ciało subtelne, to są jego słowa. Będzie to coś, co już ktoś inny powiedział. Ale może będzie to coś też wyjątkowego, co ktoś inny powiedział inaczej. Mówi, że bardzo ją kocha. Że jej bardzo dziękuję. I Dobrze. że postara się też na przyszłość, żeby też pewne rzeczy w sobie pozmieniać, żeby jak najlepiej też im się razem żyło. Czy jest gotowy opuścić przestrzeń Ilonki?
Dziękuję Ilonce bardzo i jest gotowe wyjść. Dobrze. Rozumiem, że Ilonka i Paweł również oczyścili swoją przestrzeń Tak, domową. Dorotko. Tam w tej przestrzeni, głównie u Ilonki, to wiesz, ślady głównie tutaj Reniego, ale takie ślady przebywania. Nie nazwałabym tego czarnymi łatami, on po prostu tam Tak, był, tak. więc tam sobie też mieszkał. Jest często. Czy widzisz, żeby była jakakolwiek, że tak powiem, ta fioletowa poświata Nie. nad nią, nad ciałem suppennym? Prze ciele subtelną nie Nie widzę ma żadnej nic, czysto poświaty. jest. Czysto. On Dobrze. sam zdjął, także tutaj Tak. to też spadło w trakcie czyszczenia z pracy, ale właściwie byt to ściągnął. Nie widzę nic negatywnego. Dobrze. I na tych nowych warunkach Ilonka idzie do przyszłości i chciałabym, żeby zaobserwowała swoje życie w najbliższej przyszłości. Widzę tutaj bardzo dobre też dogadywanie się ze swoją rodziną, po pierwsze. Po drugie, tutaj nie widzę, żeby mama tutaj męża miała taki wpływ, jak miała wcześniej, bo jest też blokada, jest robiona ochrona na to. Z dziećmi będzie się dogadywała, z mężem też, energetyka też czysta. I jak najbardziej będzie mogła się też rozwijać. Żadnych blokad finansowych, żadnych tutaj takich dziwnych wypadków, które naprawdę były straszne, które też mogły pozbawić człowieka życia, nie widzę. A zobacz fizycznie, jak ona odbiera swoje ciało. Czy jest jej dalej tak zimno? Czy bolą ją strasznie plecy, brzuch, głowa? I te wszystkie Już fizyczne aspekty, które tutaj nie wcześniej. widzę. One były też wynikiem podczepień, po drugie też były wynikiem też nerwowości. Stresu. Tutaj myślę, że większość na pewno ustąpi. Tutaj nie widzę takiego, że zimna, takiego bólu, takiego czasami jakby nawet trzęsienia się ciała ze względów takich właśnie fizycznych, to na pewno ją mija, czyli tego nie ma. Dobrze. Czy ciało subtelne uważa, że rozwiązało swój problem? Rozwiązało. Nie spodziewało się tylko takich różnych dziwnych nakładów i tak rozbudowanych nakładów, jakie To tutaj prawda. wystąpiło. Czy chciałaby coś przekazać fizycznej części, która nas słucha na Tak. Skype'ie? Przede wszystkim, że jesteś silna, była silna i będziesz zawsze silna. Zawsze sobie dasz radę, bo ty wiesz, którędy jest droga dla ciebie. Patrz na siebie, patrz też wewnątrz siebie, bo wiele rzeczy zobaczysz. I tu ciało subtelne przekazuje jeszcze jedną rzecz, że nie wszystkie byty, nie każde koneksje, nie każdy odczyt we śnie czy eteryczny jest negatywny. Dokładnie. Byty są jak ludzie, jeden jest taki, drugi taki. Nigdy nie sądź bytu po rasie, nigdy. Zawsze patrz na jego uczynki, a dopiero potem na to, skąd on pochodzi. Ciało subtelne jest niezmiernie wdzięczne za wykonaną bardzo ciężką pracę Ilonce. My Całuję również ją i tulę. dziękujemy pięknie. Dziękujemy serdecznie. Dobrze, Asiu, w takim razie opuszczamy przestrzeń Ilonki, wracamy do własnych przestrzeni. Dobrze. Rozłączamy się z całą energetyką tej sesji. Rozłączamy się ze wszystkim i ze wszystkimi całkowicie. Energetycznym prysznicem oczyszczasz swoje ciało, przywracasz swoje częstotliwości do takich, z jakimi czujesz się najlepiej. I na trzy całkowicie powracasz do fizycznego ciała, wypełniona energią, kreatywna, wolna. Jeden, dwa i trzy. Jestem, Dorotko. Wszystko w porządku, Osiu? Jest okej, tak. Dobrze. Ilonko, poprosimy, włącz mikrofon, dobrze? Coś odbierałaś, słoneczko?
Coś czułaś No, podczas pracy? emocje. Emocje, dużo emocji, wiem, wiem. To była trudna praca. Bardzo Ciężka, trudna. to prawda. Duże emocje. Kochanie, ty sobie podziękuj, bo ty tutaj tak kawał pracy odwaliłaś, że naprawdę. Ale bez was bym tego nie zrobiła. Zrobiłabyś może prędzej czy później byś zrobiła. Intencja jest taka, że zrobiłabyś chyba na pewno. Tak. To Że nie ma ciężko. ludzi niezastąpionych, kochanie. Jak jest intencja, to zawsze się pojawią takie okoliczności, że rozwiązałabyś swój problem w taki czy inny sposób. To by i tak nigdy nie uzależniaj swojej sprawczości od zewnętrza, bo tak nie można robić. Ale bardzo się cieszymy, że za zaufanie, jakim nas obdarzyłaś i tym, że mogłyśmy uczestniczyć w tym twoim procesie oczyszczania. To za to jesteśmy bardzo Piękna, wdzięczni. piękna praca, duży proces, dużo wątków, dużo Tak. niejasnych takich informacji, dużo zawikłości tutaj było, zwłaszcza na początku pracy. Ciężko też było w tym się połapać. Kto tu komu co? Tak, no tego było naprawdę, to ja sama musiałam według punktów, bo powiem ci, że No, ciężko. sama miałabym ciężko to ogarnąć. Gdybym nie szła Tak. punkt po punkcie, to nie wiem, czy bym czegoś tam jeszcze nie pominęła. Dużo istot wrednych, dużo istot takich, które posługiwały się też innymi do pracy.